To jest okropny zawód, ponieważ on jest cały czas jakby jesteś, podlegasz ocenie. Nie tylko mówię o takiej ocenie zawodowej, w sensie, że tam krytyk przyjdzie i ci napisze coś, no ale też publiczność ocenia. No ciągle jesteś w takim jakby, ojejku, czy dobrze, czy będę się podobał, czy będą się śmiały? Nie będą się śmiały. Wiesz o co chodzi. Uprawianie tego zawodu tylko z takiej perspektywy rzemiosła i pracy, no to jest straszne i to jest takie rutyniarstwo i są tacy ludzie i ja tego nie cierpię. I chyba ta prawda jest dla mnie jakoś najbardziej taka bolesna i odkrywcza, że ludzie po prostu za dużo pracują. Ten przykład tych wszystkich moich znajomych, którzy są w tych projektach, zarabiają jakieś strasznie małe pieniądze, a wymaga się od nich strasznie dużo, więc ludzie są w jakichś takich kotłach. Sam też wielokrotnie byłem w takim kotle. Jak to się dzieje, że podchodzisz do widza i grzebiesz komuś w prywatnej torebce? No na początku mieliśmy straszny opór. To było naprawdę, to było, wiesz, teatr współczesny nie zna granic, cytując klasyka. A to, co ludzie noszą w torebkach, o jest. To tylko poczekaj. Od hełmu niemieckiego. Poczekaj. Wkurza mnie polityka wobec teatrów, to znaczy to, że zostały zniszczone dwa po prostu największe, największe to może nie, ale... ważne. Ważne. Dwa najważniejsze, jedne z ważniejszych. Teatrów, a jak się okazuje, rozbić coś takiego wystarczy pół sezonu nawet i już nie ma nic.